Przez jakiś czas zastanawiałem się, jak przedstawić wam ten temat. Z jednej strony nie chciałem go przedstawiać tak powierzchownie, a z drugiej strony nie chciałem przesadzać i wchodzić tak głęboko, żeby znowu nie wywołać u kogoś poczucia egzystencjalnego doła. No ale tak czy siak myślę, że każdy człowiek kiedykolwiek w życiu doświadczył tego uczucia zazdrości. Jest takie poczucie, że czegoś nam brakuje i że ktoś akurat to ma. I to jest w zasadzie takie dziwne, bo gdybyśmy nawet o tym nigdy nie pomyśleli, że ktoś może mieć coś, czego nam brakuje, albo że ktoś może być lepszy od nas, to w zasadzie chyba nigdy nawet nie doświadczylibyśmy tego uczucia. Ale wiecie, jak to jest. Mechanizm przetrwania ciągle każe nam sprawdzać, co jest za górką, żeby się upewniać, czy czasami po drugiej stronie podwórka nie jest lepiej, nie? Wiecie, trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu. I myślę, że to jest związane troszeczkę bardziej z naszym układem nerwowym niż tylko z samym umysłem. I tak idziesz do swojego sąsiada, sprawdzasz, jak on sobie radzi, pytasz, czy odkrył coś nowego i tak lukasz, czy czasami coś może ci się nie przydać, czy czegoś nie możesz sobie na przykład od niego zapożyczyć. Tak wprowadza nas to w takie poczucie ciągłego zakłopotania i takiej wątpliwości, no bo ciągle musimy sprawdzać, czy coś nowego się nie pojawiło na świecie i czy ewentualnie możemy się czegoś nauczyć. No i ma to też związek z tym, co nazywamy ciekawością, tak? Jesteśmy ciekawi, co jest za górką, chcemy dowiadywać się nowych rzeczy, nowych ciekawostek, z drugiej strony nas to przestymulowuje. No i to też ma związek z tym, co nazywamy niepokojem, bo jak mamy nadmiar możliwości, to się zaczynamy w nich po prostu gubić. Dlatego przed pogubieniem się chroni nas nasza kompulsywna głupota, mógłbym tak powiedzieć, czyli po prostu to, że coś robimy, idziemy czysto mechanicznie, nie myślimy, no i jakoś udaje nam się przeżyć albo przetrwać. Czyli w zasadzie ostatecznie i tak wybieramy wszystko na spontana, ponieważ nie jesteśmy w stanie przetworzyć wszystkich możliwych wiadomości, wszystkich możliwych informacji. Nie jesteśmy w stanie przemyśleć wszystkiego, a nawet to, co przemyślimy, to trzeba byłoby jeszcze przemyśleć i sprawdzić, czy jest prawidłowe. No i w zasadzie jakiś magiczny mechanizm wszechświata sprawia, że w ogóle przetrwaliśmy do tej chwili. Tylko wiecie, tutaj jeszcze w kwestię wchodzi element ekstrawersji albo introwersji, bo niektórzy na przykład mają tak, że te wątpliwości kierują na siebie i gnębią samych siebie. Inni znowu wyprojektowują je na zewnątrz i starają się zarządzać światem. Wydaje mi się, że ci mają troszeczkę łatwiej, aczkolwiek tak jak patrzę na wszystkich ludzi dookoła mnie i na to, jaki teraz mamy chaos, to wydaje mi się, że po prostu każdy człowiek jest w pewnym sensie trochę odnaleziony, trochę pogubiony. Jest trochę mieszanką tego wszystkiego. No niezły miks nam się tutaj urządził w tej chwili. Tak w zasadzie to z zazdrością mamy do czynienia chyba praktycznie wszędzie. W szkole, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, znajomych, w internecie. O, tutaj to chyba najbardziej. W telewizji i w ogóle w mediach, tam gdzie porównuje się wizerunki. Zazdrość najczęściej triggerowana jest przez zmysł wzroku. Widzimy coś, obrazy, porównujemy. O, to nam się zgadza, to nam się nie zgadza, to jest lepsze, to jest gorsze, tego mi brakuje, to bym chciał. Nawet w tematach duchowych albo filozoficznych przecież wiele religii ze sobą konkurowało, wiele guru ze sobą walczyło i filozofowie się kłócili o to, kto ma większą rację, która forma epistemologiczna jest właściwsza, jakie myśli najlepiej opisują rzeczywistość. Niekończąca się historia. I powiem wam, że szukałem takiego ostatecznego rozwiązania na zazdrość. I może część z was rozczaruje, a może część z was oświecę. Kto wie. Tak w zasadzie to nie ma jednego ostatecznego rozwiązania na zazdrość, ponieważ każdy z nas boryka się z jakimś poczuciem braku i zawsze ktoś ma lepiej, a ktoś inny ma gorzej. Wiecie, życie nie jest sprawiedliwe, no chyba, że sobie wgramy do głowy przekonanie, że świat jest boską miłością i jest doskonały taki, jaki jest i wszystko przydarza się dla naszego największego dobra i dla naszego rozwoju. Ale wiecie, tego typu pozytywnym myśleniem jesteśmy w stanie programować siebie do pewnego stopnia, ponieważ w pewnym momencie i tak musimy zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość? Jak myślisz, jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość jest dokładnie taka, jaka jest. No i słów mi brakuje, no bo co ja wam powiem, jaka jest rzeczywistość? Połowa z was się ze mną nie zgodzi, druga połowa stwierdzi, że was programuje, inni się na mnie obrażą. To może ja lepiej nic nie będę mówił i to będzie najbliższe sformułowanie względem tego, jaka jest rzeczywistość. Tararara. Boże, znowu będą te tematy o śmierci. Rzeczywistość jest taka, że urodzisz się... Wróć.
Rzeczywistość jest taka, że rodzisz się w przypadkowej rodzinie, żyjesz swoje spontaniczne życie i umierasz. Ta-tam! I nigdy nie wiesz tak naprawdę, o co tutaj w tym wszystkim chodziło. I nigdy się najprawdopodobniej nie dowiesz. Chyba, że wierzysz w reinkarnację. No to powodzenia ze wszystkimi swoimi scenariuszami, jakie wymyśli twój umysł. Ja bym się w tym osobiście pogubił. Ale przygotowałem dla was listę pytań, które mogą pomóc wam poradzić sobie z uczuciem zazdrości. Zwróćcie tutaj uwagę na słowa kluczowe. Pomóc poradzić sobie z uczuciem zazdrości. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, nie będę mydlił wam oczu, nie będę was programował. Po prostu chcę wam pokazać pewną perspektywę. Może wam pomoże, może nie. Sami ocencie. Lecimy z tematem. Czego zazdroszczę tej osobie? O jakim moim braku mi to przypomina? Co podziwiam w tej pracy, rzeczy, osobie? Jak mogę to osiągnąć? Jaki cel chcę sobie dzięki temu wyznaczyć? Czego mogę się nauczyć dzięki temu doświadczeniu? Jakie cechy charakteru i umiejętności posiadam, za które jestem wdzięczny sobie? Za co chciałbym siebie docenić? To jest taki sposób prorozwojowy związany z refleksją, ponieważ my mamy taką tendencję do projektowania tej zazdrości na zewnątrz, ale nie dostrzegamy tego, co siedzi w nas samych i to jest najbardziej szkodliwe w zazdrości, że nie doceniamy siebie, idealizujemy jakieś cechy na zewnątrz, a nie widzimy tego, co mamy tutaj w środku. Ja nie będę tutaj wgłębiał się w szczegóły, to są tylko takie różne aspekty, natomiast często właśnie mamy problem z zazdrością w chwili, gdy bardzo mocno brakuje nam uwagi ludzi. I myślę, że to po części też jest trochę naturalne w naszym świecie, w naszym życiu, że potrzebujemy tej uwagi, tak czy siak, do życia, do przetrwania, do funkcjonowania. Potrzebujemy mieć ludzi wokół siebie i też nie ma co wypierać się tego. Z doświadczenia zauważyłem też, że niektóre osoby są bardziej wrażliwe na zazdrość, inne mniej. Szczególnie dotyczy to aspektów naszego poczucia wartości, tego jak byliśmy traktowani w dzieciństwie. Jeżeli byłeś mocno oceniany, byłeś krytykowany, wyrobiłeś w sobie tożsamość perfekcjonistyczną, trochę taką tożsamość neurotyka, narcyza, to będziesz bardziej podatny na zazdrość. Natomiast jeżeli masz zdrowe poczucie wartości, potrafisz siebie wspierać i doceniać, nie brakuje ci uwagi też ludzi, czyli potrafisz zaspokajać swoje potrzeby, no to mniej będziesz zazdrościł innym osobom. Zazdrością jest też tak, że jeżeli komuś czegoś zazdrościmy, to czujemy często niechęć do tej osoby i zaczynamy podświadomie sabotować relacje z tą osobą, albo zaczynamy projektować na nią coś innego, jeszcze takiego oczerniającego tą osobę. Dlatego warto naprawdę przyglądać się swojej zazdrości i temu, w jaki sposób negatywnie ona wpływa później na interakcje z innymi ludźmi. Bo jeżeli masz okropny problem z zazdrością, to ona jest jak taka trucizna, którą twój umysł niby przygotowuje dla innych ludzi, ale sam ją wypija. No i to nie jest do końca dobre dla twojego zdrowia psychicznego. A im bardziej potrafimy sami sobie poradzić w życiu i dać sobie to, czego potrzebujemy, tym naturalnie mniej zazdrościmy innym osobom. Zazdrość można też wykorzystać jako drogowskaz. No bo jeżeli masz jakąś osobę i ona coś posiada i twój umysł zaczyna idealizować te osiągnięcia, no to naturalnie tobie tego brakuje. To jak rozwikłasz to, czego ci brakuje i czego ty chcesz, to dzięki tej zazdrości możesz się nauczyć, czego tak na dobrą sprawę tobie potrzeba i jak możesz zaspokoić tą potrzebę, bo wcześniej być może nie byłeś tego świadomy i teraz dostajesz taką lekcję. O, to jest to, co widzę w tej osobie, to widocznie jest dla mnie ważne. To co ja takiego teraz mogę zrobić, żeby również to mieć? Może to jest jakaś umiejętność, cecha, może coś innego. I tutaj warto jest po prostu skierować uwagę na siebie. Zazdrość jest również często cieniem naszego wewnętrznego krytyka albo tej społecznej tendencji do rywalizacji, do tego, kto jest lepszy, kto ma więcej, kto jest wyżej w hierarchii społecznej, która jest określana przez sukces albo atrakcyjność, albo ilość hajsu, albo jeszcze coś innego. Tutaj oczywiście można się całkowicie od tego odciąć. Można mieć wysoką uważność, wysoką świadomość, po prostu skupić się na sobie i mieć na to wywalone. Wtedy mniej rozpraszają nas te czynniki zewnętrzne, no i możemy po prostu cieszyć się swoim byciem. Ale tutaj warto jest zainteresować się rozwojem duchowym, rozwojem osobistym i po prostu tak poobserwować siebie, zobaczyć jakie się ma tendencje, no i nauczyć się zarządzać tą emocją, aby nie miała ona negatywnego wpływu na nasze samopoczucie i samoocenę. Bo tak poza tym to każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby samodoskonalić siebie w swoim własnym tempie,
no i porównywać tylko i wyłącznie do siebie. I myślę, że to jest najbardziej fair. Inaczej porównujemy się, posługując się strasznie nierealistycznymi kryteriami, które często są podświadomie zniekształcone przez nas umysł i nasze percepcje. No i też trzeba pogodzić się z tym, że życie ani nie jest sprawiedliwe, ani nie jest w pełni przewidywalne. Niektórzy mają takie cechy i umiejętności, inni mają takie talenty, niektórzy urodzili się w tym miejscu i w tamtym, niektórzy mają jakieś choroby, problemy i ta wieloznaczność naszego życia po prostu istnieje i funkcjonuje. I wydaje mi się, że chyba nie da się uniknąć tego, że człowiek po części musi mieć różowe okulary założone na nosie, żeby w ogóle móc funkcjonować. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, ta przygniatająca różnorodność i chaotyczność życia może nas po prostu totalnie wprowadzić w doła. Ale to pozostawiam już wam, do waszych przemyśleń. Ja na imię Damiano, dzięki wam serdeczne za waszą uwagę, dajcie dla mnie łapkę w górę, stawcie swoje przemyślunki, wejdźcie na moją stronę, zapiszcie się do newslettera. Tam są również moje kursy. Zapraszam was na konsultacje, na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością, pozostałe media społecznościowe i moje nagrania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego, elo, buźka. Hej, z tej strony Damiano. Chciałem was zaprosić na najnowsze warsztaty, które odbędą się 24 kwietnia w Białej Drodze, tutaj w Krakowie. Warsztaty będą poświęcone tematowi samorozwoju, samopomocy, trochę autoterapii, ale również duchowości. Wszystkie potrzebne informacje będą niebawem na stronie, także śledźcie temat, bądźcie na bieżąco, zapiszcie się do newslettera. Jak coś, to jesteśmy w kontakcie.